To co jeszcze mogę dodać, to kwestia taka, że niestety z tymi zapachami mainstreamowymi męskimi nie do końca jest dobrze. Kiedyś mi się wydawało, że tam jest szansa znaleźć takie też ciekawe rzeczy pod kątem uniseksowym, które kobieta mogłaby w mainstreamie odszukać, właśnie sobie sprawdzać na damskiej skórze. Natomiast jest po prostu ogrom i praktycznie 90% wydaje mi się, że to są takie nic nie wnoszące, popularne, idące w stronę takich słodko-kolońskich klimatów. Ani kolońskich nie lubię, jeżeli chodzi o nurt męski, ani właśnie tak słodkościowo. Bardziej jakieś takie jednak drzewne, ciekawsze nuty, zielonodrzewne, wetiver, zioła. Wypada to po prostu lepiej, szlachetniej. Skóra jest świetnym motywem w męskich zapachach. Także z takich marek mainstreamowych to wydaje mi się, że jeszcze Bottega czy te kadzidlane Loewe ratują sprawę. Chociaż muszę powiedzieć, że woda cedrowa Armani bardzo udany męski i ogólnie unisex klimat. Jeżeli chodzi o ten Yves Saint Laurent, tak sobie sprawdzałam kiedyś te takie kultowe zapachy męskie typu Dior, Chanel czy na przykład tam jeszcze z Armani sprawdzałam i chyba z Diora na przykład Sauvage, jak dobrze pamiętam, chociaż nie wiem, którą z tych wersji. Natomiast one wszystko jakoś, co nie sprawdzałam, to tak wypadało właśnie słodko-kolońsko. To jest nurt, który jest kompletnie dla mnie nieakceptowalny, jednak po prostu nisza i męskie zapachy to są jednak zupełnie inne rzeczy, to są przyprawy, to są drewna, to są właśnie nuty zielone, ziołowe i to wypada intrygująco, a taka słodko-kolońskość to jest w ogóle dla mnie taki też motyw mdlący i w ogóle zauważam, że jeżeli już mężczyźni używają takich zapachów, używają go niestety w ilościach ogromnych, to jest zapsikiwanie się i po prostu zapach, który sam sobie jest ogólnie słaby, dodatkowo słodko-kolońsko mdlący, w dużej ilości tak właśnie używany typu na jakieś imprezy, nie imprezy, po prostu to jest potem wyczuwalne w różnych środkach transportu, również w kinach, gdzieś na mieście i to po prostu może naprawdę zemdlić. Wydaje mi się, że to jest zawsze to większe ryzyko. Ja nie mówię, że kobiety nie nadużywają zapachów i nie przesadzają z jakimiś słodkimi też klimatami mdlącymi, natomiast wydaje mi się, że bardzo często jednak mężczyźni